Serwus, moi drodzy, witajcie ponownie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było. Dużo się działo, dużo się wydarzyło ogólnie i na świecie. Poza tym jeszcze jestem chora, więc jakoś tak do tego nagrywania nie było ani głowy, ani czasu, ani siły. Ale stwierdziłam, że jadę teraz na weekend do Kielc, więc wezmę aparat i może wam coś ponagrywam. Może uda mi się nagrać właśnie vloga z tego wypadu. A dodatkowo uznałam, że wprowadzę teraz w moje vlogi, w mój kanał, z racji tego, że zaczęłam wam też pokazywać w ogóle książki, które czytam, które sobie kupuję. To może zacznę wam również wplatać książki, które aktualnie czytam właśnie we vlogi. Więc zaraz wam pokażę, co aktualnie czytam, także zaczekajcie chwilę. Okej, musiałam trochę zmienić kadr, bo nic nie widzieliście i wybaczcie za to pranie w tle, ale no dzisiaj wyjeżdżam, a jeszcze musi mi się dosuszyć, więc niech sobie tam spokojnie dosycha. Aktualnie, słuchajcie, czytam trzy książki. Pierwszą z nich jest książka Raya Bradbury'ego 451 Fahrenheita. Ja wam ją pokazywałam w tym nieszczęsnym filmie, kiedy rozładował mi się aparat i musiałam wygrywać telefonem. W każdym razie, jestem tej książki bardzo ciekawa. Dosłownie zaczęłam, chyba jestem na pierwszym czy na drugim rozdziale. Drugą książką jest książka, o której ja bardzo dużo słyszałam i dostałam ją, słuchajcie, w prezencie od mojej znajomej. Stwierdziła, że mi ją wyśle, więc bardzo, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Jest to książka Brené Brown z wielką odwagą. Jest to taki trochę poradnik, trochę przemyślenia właśnie pani Brené. Jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to, jak żyjemy, jak postrzegamy siebie, jak w ogóle funkcjonujemy. Pani Brené jest w ogóle osobą, która jest badaczem naukowym wrażliwości człowieka, wysokiej wrażliwości. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo przydatna, polecana. No w każdym razie jestem na trzecim rozdziale i czyta się to naprawdę bardzo dobrze. Wiele rzeczy się dowiadujemy, wiele rzeczy nam uświadamia, więc myślę, że będzie to coś bardzo fajnego. I trzecią książką jest coś, co przeczytał już chyba cały Bookstagram, cały Booktube, a ja się w końcu dopiero teraz za to zabrałam. I jest to książka Hani Czaban, Cały ten czas. Słuchajcie, przede wszystkim chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Jeszcze nigdy w życiu nie miałam tak pięknie wydanej książki. Ona jest po prostu dopracowana w najmniejszych detalach. Zobaczcie, nawet strony są z taką niebieską obwolutą. Każda strona tutaj też jest niebieska. Poza tym oprócz takich właśnie rysunków mamy też rozdziały zaczynają się takimi stronami. No po prostu jest przepiękna. Jestem na trzecim rozdziale. Bardzo ciekawa rzecz. I już nie mogę się doczekać, aż będę czytać ją dalej. Ja dopijam kawę, dopakowuję rzeczy i oczywiście zbieram się, bo muszę dojechać jeszcze w miejsce, z którego zabiera mnie samochód i będziemy jechać do Kielc, także do później. Nienawidzę syropów. Thank you.
mili Państwo, witam Was Asia z przyszłości, ponieważ zaczęłam tego vloga dokładnie tydzień temu. Dzisiaj mamy znowu sobotę, tylko tydzień później. W tygodniu oczywiście nie było czasu na nagrywanie, a że dziś wieczorem idę z moją przyjaciółką do teatru, więc stwierdziłam, że będzie to idealne zakończenie tego vloga. Także do później. Przepraszam Was za szum w tle, ale gotujemy się wodą na kawę. Widzieliście ostatnio, jakie tutaj takie malutkie pyszczki sobie wyrastały? Zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie wiosna, jak to pięknie rozkwita. Jestem w ogóle taka szczęśliwa, że szok. Śliczne to. Moi drodzy, przychodzę z zakończeniem tego vloga. Jest już dość późno, bo jest prawie 23. Jak widzieliście, wybrałyśmy się z Asisą do Teatru Dramatycznego na sztukę intonacji. Spektakl zaczął się o godzinie 18:30. Nie doczytałyśmy, że trwa 3 godziny i 45 minut, jest w 3 aktach, są 2 przerwy, także nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle czasu spędziłam w teatrze, ale było super, naprawdę. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to zachęcam Was do tego, żeby się wybrać, bo bardzo fajna, bardzo wartościowa sztuka. Więc jak już my gdzieś wychodzimy z Asicą, to konkretnie nie szczypiemy się na jakieś tam spektakle po 1,5 godziny czy 2, tylko prawie 4. Jest po prostu konkret. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrybować kanał. I widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!